Dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, nieuchronnie zbliża się moment, w którym będziemy restartowali to akwarium. Niedawno minął rok od założenia tego zbiornika, w związku z czym myślę powoli o restarcie, na który będziecie mieli bezpośrednio wpływ. Ponieważ wy jako widzowie możecie zdecydować w komentarzach, czy chcecie, żeby było to akwarium na ziemi ogrodowej, czy chcecie, żeby to było akwarium na jakimś substracie. Nie wiem jeszcze do końca jakim, ale możecie wybrać między ziemią ogrodową a substratem. Kanał jest na tyle mały, że tak naprawdę każdy komentarz ma tutaj duże znaczenie. W ciągu miesiąca będę zbierał po prostu te wasze komentarze i zdecyduję po prostu ilość głosów, czy to ziemia ogrodowa, czy jakiś substrat. Dlaczego generalnie restart? Jest to podyktowane tym po prostu, że znudziła już mi się ta aranżacja. Mam w głowie nieco inny wygląd z tego akwarium. Chciałbym, żeby to trochę inaczej wyglądało. Czy to się uda? Oczywiście nie wiem. Ale tak to już jest. Generalnie nie jestem jakimś fanem 5-10-letnich zbiorników. Wolę co rok, maksymalnie co rok robić restart. Głównie z tego powodu, że daje mi to też dużo fanu. Dla mnie restart, zabawa w akwarium, aranżacja tego zbiornika jest to naprawdę zajebista sprawa i jakbym miał czas, to bym robił takie restarty co 3 miesiące. Niestety jest czasu tego mało, a taki restart naprawdę to jest cały dzień roboty. W związku z tym raz na rok staram się taki restart zrobić. Nowa aranżacja będzie nieco inna, ale o tym opowiem później. Jeżeli chcesz naprawdę zobaczyć relacje z tego, to zapraszam na kolejny odcinek. Myślę, że już coś tam się pojawi, a teraz już w komentarzu możesz napisać, czy decydujemy się na ziemię ogrodową, czy na substrat. Mnie to naprawdę wsioryba. Poza tym, moi drodzy, chciałbym opowiedzieć o przykrej historii, jaka tu się wydarzyła, ponieważ niedawno byłem na wakacjach. Pozostawiłem akwarium, że tak powiem, samo sobie i niestety spora część obsady została tutaj zagazowana. Jest to tylko i wyłącznie moja wina tak naprawdę, no ale trudno. Chciałbym Was po prostu ustrzec przed tym, żebyście Wy nie popełnili takiego błędu. To znaczy ja wiedziałem, że tak się może wydarzyć, ale że tak powiem, nie sądziłem, że akurat w momencie, gdy będę na wakacjach. Moi drodzy, nie wiem jak to jest u Was, ale u mnie w przypadku butli z dwutlenkiem węgla jest z reguły tak, że pod koniec butli ciśnienie jakby wzrastało. W związku z tym więcej gazu pod koniec butli trafia przez zaworek precyzyjny, jest tam większe ciśnienie i docelowo więcej dwutlenku węgla jest ładowane do zbiornika, co powoduje po prostu przekroczenie tych norm i zaduszenie ryb. W związku z tym akurat wydarzyło się to w tym momencie, że gdy ja byłem na wakacjach, kończyła się butla z gazem, nie sprawdziłem tego, poszło za duże ciśnienie, za dużo tego gazu i niestety spora część obsady padła. Nie ma już tutaj skalarów, jak widzicie, nie ma części Molinezji, nie ma bocji, zwinników czerwonoustych, ostał się bodajże jedna bocja, nie ma kardynałków, zostało tutaj kilka sztuk, został jeden neon, także trochę bieda, że tak powiem, nastała. Jest to oczywiście moja wina, także nie ma co tutaj gadać. Także przestrzegam przed tym, jeżeli kończy się Wam butla z gazem, zerknijcie na licznik bąbelków, bo prawdopodobnie ilość podawanego gazu jest zdecydowanie większa niż docelowo było ustawione. To jest, że tak powiem, zależność, co każdą wymianę pod koniec, co każdą wymianę butli pod koniec, ten poziom gazu jest podawany nieco większy i trzeba to później skorygować zaworkiem precyzyjnym. Wracając do tematu restartu, to jak najbardziej będziemy to robić razem, wspólnie, czyli będzie relacja od samego początku, jak będę spuszczał wodę z tego akwarium, co z tymi roślinami, jak to poskładać, jak łowimy ryby, jak zakładamy to akwarium.
na nowo. Nie wiem, na ile to się da poskładać, zrobić, ponieważ tak średnio znam się tutaj na klejeniu, montowaniu tych filmów, ale postaram się, żeby to miało ręce i nogi. Może po prostu posłuży to komuś na jakiś taki, nie wiem, poradnik, chociaż jest tego mnóstwo w sieci. Chciałbym pokazać tą taką moją wersję restartu. To już za, myślę, miesiąc, półtorej. Do tej pory, jeżeli chcielibyście napisać, jakie to ma być podłoże, to fajnie, jak stawicie jakiś tam komentarz. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia za jakiś czas podczas spuszczania wody z tego zbiornika. Pozdrawiam, na razie.